Tak, Mario? Kocham cię. Ja ciebie też kocham, Mario. Jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie, odkąd dane mi było zostać twoją żoną. To miłość jest sensem mojego życia. Miłość i ty, mój Maksymilianie. Serce moje się raduje, gdy słyszę słowa tak ciepłe jak słońce wschodzące o letnim poranku. Całym tym sercem kocham ciebie i tylko z tobą pragnę dzielić życie moje. Jesteś dla mnie wszystkim, Mario. Janie? Tak, panie? Przynieś nam proszę 2 szklanki wody. Oczywiście, z przyjemnością. Wiesz, jest jednak coś, co mnie martwi. Co takiego, kochanie? Widzisz, ty i twoja miłość są dla mnie ważne, wręcz najważniejsze. Ale jest coś jeszcze, co chciałbym w życiu osiągnąć. Coś, czego brakuje mi do pełni szczęścia i spełnienia. Zaczyna mi się udzielać twój niepokój. Powiedz mi, co to będzie. Dobrze. Największym pragnieniem mojego życia jest wynalezienie czegoś wybitnego, czegoś przełomowego, czegoś, co jeszcze żaden człowiek nigdy nie wynalazł. To wspaniale. Powiedz mi, co to takiego będzie. Cały problem w tym, że sam jeszcze nie wiem. Przyniosłem państwu wodę. Dziękuję, Janie. Mario? Tak? Spójrz na nas. Jesteśmy razem szczęśliwi. Kochamy się, prawda? Teraz pomyśl o tych wszystkich nieszczęśliwie zakochanych ludziach, którzy cierpią z powodu odrzucenia przez obiekty swoich uczuć. Muszą czuć się strasznie samotni. Właśnie! To jest to! Co takiego? Powiedz nam! Stworzę lekarstwo na samotność! Proszę wejść. Panie, przybył do nas pewien młody człowiek, który najwyraźniej ma do siebie jakąś sprawę. Kto taki? Przedstawił się jako Dębowski. Oczekuje pan kogoś takiego? Mam prosić? Ach tak, to zapewne ten stażysta z instytutu. Proś. Proszę, niech pan wejdzie. Dzień dobry, panie profesorze. Nazywam się Stanisław Dębowski. Maksymilian Kruszkowski wita w moich skromnych progach. Pan, jak się zamyślam, przybywa do mnie z instytutu. Tak, zostałem przysłany, by służyć panu swą pomocą. Mam nadzieję, że będę przydatny. Jak najbardziej. To, nad czym aktualnie pracuję, będzie wymagało poświęcenia dużej ilości czasu oraz nie jednej tęgiej głowy, a co najmniej 2. Jestem niezmiernie ciekaw, co to takiego jest? Tak więc zamierzam stworzyć lekarstwo na samotność. To fascynujące! To niesamowite! To możliwe? Wiesz, uważam, że jeżeli komuś na czymś naprawdę zależy, to nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Więc pewnie będzie pan bardzo bogaty, jeśli się to panu powiedzie. Nie zależy mi na bogactwie. Robię to, ponieważ chcę pomóc ludziom. Tym wszystkim nieszczęśnikom, którzy cierpią z powodu samotności. To dla mnie zaszczyt, że będę z panem pracował, panie profesorze. Od czego więc zaczniemy? Na początek weźmiesz Jana i pojedziesz z nim do miasta. Tam znajdziecie mi 2 nieszczęśliwie zakochanych ludzi. Jednego mężczyznę i 1 kobietę. To bardzo ważne, gdyż muszę znać przyczyny, aby wiedzieć, jak zwalczyć skutki. A teraz ruszajcie. O, dobrze, że jesteś, Maksymilianie. Musimy poważnie porozmawiać. Słucham cię, najdroższy. Widzisz, bo ty mnie już chyba nie kochasz. Co ty mówisz? Na jakiej podstawie wyciągasz tak obrazoburcze wnioski względem mojej osoby? Na takiej, że odkąd zamknąłeś się w tym swoim laboratorium, nie masz dla mnie kompletnie czasu. Och, ja nieszczęsna! A więc o to ci chodzi. Widzisz, bo to, nad czym aktualnie pracuję, będzie wymagało ode mnie poświęcenia dużej ilości czasu. A ty jako moja żona powinnaś mnie w tym wspierać. Niestety bardzo mi przykro, ale nie będę przyglądać się biernie, jak niszczysz nasze małżeństwo, jak rujnujesz naszą miłość. Ach, kobieto, jak ty nic nie rozumiesz. Mam zamiar stworzyć historię, dokonać przełomu, pomóc wszystkim ludziom. Dzięki mnie nigdy więcej żaden człowiek nie będzie czuł się samotnie. A ty mi tu mówisz... Ja się czuję samotna, Max. Profesorze, sukces! Panie, oto jeden nieszczęśliwie zakochany mężczyzna i jedna nieszczęśliwie zakochana kobieta. Wedle twojego rozkazu. Tak, ich imiona to... Ich imiona są nieistotne. Interesują mnie tylko historie ich miłości. Janie,
Proszę, udaj się teraz do domu i przygotuj dwa posłania dla naszych gości. Ja też mam sobie stąd pójść najdroższy? Tak, myślę, że spacer dobrze ci zrobi. Chodźcie, podejdźcie bliżej. Zacznijmy od ciebie, chłopcze. Powiedz mi coś o sobie i o historii swojej miłości. Jestem skromnym rzemieślnikiem zajmującym się snycerstwem, rzeźbie w drewnie za pomocą dłuta. Historia mojej miłości jest tragiczna. Otóż zakochałem się w zamężnej kobiecie, która nigdy nie będzie moja. Czy twoje życie wypełnia samotność? O tak. Odkąd z jej ust padły te słowa, czuję się, jakbym był na samym dnie piekła. Dobrze, teraz ty, młoda damo. Powiedz mi coś o sobie i obiekcie twoich uczuć. Witaj, panie. Ja jestem zwykłą chłopką, pracuję w polu. Jestem zakochana w pięknym mężczyźnie. Ale on bogaty, a ja biedny. I odrzucił moją miłość. Jestem samotna, jak to drzewo na pustyni. Nikt mnie nie kocha. Rozumiem. Czyli jest dokładnie tak, jak myślałem. Oboje cierpicie z powodu samotności, której przyczyną są wasze nieszczęśliwe miłości. Ale ja was wyleczę. Jak pan chce tego dokonać? Za pomocą leku, który zamierzam wynaleźć. Ale do tego będzie potrzebna mi wasza pomoc i współpraca. Stanisławie, pozwól do mnie. Mam już pewną koncepcję. Potrzebne będą mi sosnowe igły, źródlana woda, jedno kurze jajo oraz po jednym włosie od dwójki tych nieszczęśliwców. Oprócz tego myślę, że przydadzą nam się związki chemiczne typu X i Y. Dostarcz mi to wszystko czym prędzej do laboratorium. Oczywiście, panie profesorze. Rozumiem, że kiedy będziemy mieć to wszystko, wtedy przystąpimy do pracy. Tak, Stanisławie. Wtedy rozpocznie się walka. Walka z samotnością. Być może to najważniejsza chwila w moim życiu. Stanisławie, proszę, podaj mi łyżkę. Najwyższy czas wypróbować ten oto specyfik. Dobrze, powinno już zadziałać. Powiedz mi, mężczyzno, czy czujesz ulgę? Czy uczucie samotności i tęsknoty odeszło? Niestety muszę pana zmartwić, ale nie odczuwam żadnej zmiany. Wciąż tak samo cierpię i jestem samotny. Ach! A ty, kobieto? Widzę po tobie, że coś się z tobą dzieje. Powiedz mi, czy czujesz samotność? Rozbolał mnie brzuch. Panie, co mi dałeś? Boli! Boli, strasznie boli! To pewnie jakiś efekt uboczny. A pan licho efekt uboczny! Dlaczego lekarstwo nie działa? Panie, wybacz, że się wtrącę, ale miałeś stworzyć lekarstwo, nie truciznę. Cicho, Janie! Weź lepiej tą kobietę i zaprowadź ją do łóżka. Niech odpocznie. Oczywiście, natychmiast. Panie profesorze, i co my teraz zrobimy? Czy to już naprawdę koniec? Ponieśliśmy porażkę, ale to nie powód do poddania się. W takim razie, gdzie popełniliśmy błąd? Co zrobiliśmy nie tak? Chyba już rozumiem. Powinniśmy użyć czegoś więcej niż tylko włosów od naszych nieszczęśliwców. Tym razem pobierzemy od nich trochę krwi. Zastąpimy również związek Y związkiem typu Z. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak tylko ponownie zabrać się do pracy. Tym razem nam się uda. Musi. Dzień dobry, jest tu ktoś? Hop, hop! Gdzie się wszyscy podzieli? Och, Urszulo, jak dobrze, że jesteś. Witaj, moja droga. Jak ja cię dawno nie widziałam, pięknie wyglądasz. No, dziękuję. Powiedz nam, co cię do nas sprowadza? Przybyłam zaniepokojona tym, że dawno nie dostałam wieści od mojego brata. Zawsze regularnie pisał do mnie listy, ale w pewnym momencie przestał. Czy coś się stało? Wiesz, swego czasu Maksymilian wpadł na genialny pomysł wynalezienia lekarstwa na samotność. Od tego czasu ciągle siedzi w laboratorium i nie ma na nic czasu. Jak to? Cały czas siedzi w laboratorium? Tak dzień w dzień? Dokładnie, dzień w dzień. Zdarza się nawet, że nie śpi w nocy. No chyba, że śpi w laboratorium, a ja o tym nie wiem, bo nie mam tam wstępu. No nie, tak nie może być. Musimy coś z tym zrobić. Ja nie! O proszę, ktoś ty nas odwiedził. Dzień dobry, pani Urszulu. Proszę, idź jak najszybciej po mojego brata. Muszę z nim bardzo poważnie porozmawiać.
Dobrze, tak powiem. Obawiam się, że to nie będzie miłe spotkanie. On ostatnio jest straszny. Proszę cię, przemów mu do rozsądku, bo ja już dłużej tak nie mogę. Spokojnie, moja droga. Będzie dobrze. Kochana siostra! Ciekawe, co jest tak ważnego, że przychodzisz tutaj i odrywasz mnie od mojej pracy, ha? Ależ Maksymilianie, ty chyba żartujesz? Ja tu przychodzę, martwię się o ciebie, a ty do mnie z takim wyrzutem? Właśnie pracuję nad dziełem mojego życia i nadal nie rozumiem, dlaczego chcesz mi w tym przeszkodzić. Właśnie twoja żona poskarżyła mi się, że jak pracujesz nad tym swoim dziełem, to ciebie w ogóle nie ma. To prawda. Chcesz stworzyć lekarstwo na samotność, aby pomóc innym ludziom, a ja siedzę w domu sama. Jak tak dalej pójdzie, nabawię się choroby psychiczne. Lekarstwo na samotność? Przecież to jest logicznie niemożliwe, żeby stworzyć coś takiego. Przestań pisać baśnie i zajmij się prozą życia. Zamknij się, kobieto! Nauka w połączeniu z moim genialnym umysłem są w stanie stworzyć wszystko. Wy obie jesteście zbyt głupie, żeby to zrozumieć. A ja poświęcę wszystko, nawet życie, żeby osiągnąć założony cel. Maksymilianie! Będziesz tego żałował. Nie mam najmniejszego zamiaru, Urszulo. Żegnam. Profesorze, jest pan pewien, że tym razem lekarstwo zadziała? Mój drogi chłopcze, jeszcze nigdy w życiu nie byłem niczego tak pewien. To jest ten moment, to jest przełom. No i jak? Co czujecie? Mówcie! Czy samotność stała się dla was tylko przykrym wspomnieniem? Ja nie czuję się najlepiej. Kręci mi się w głowie. Panie, mnie znowu boli. Boli! Bardzo! Żyję! To zwykłe omdlenie. Żyję? Och, to cudownie. Tylko dlaczego do wszystkich diabłów lekarstwo wciąż nie działa? Tyle czasu, tyle badań i wszystko na nic. Może to faktycznie niemożliwe, żeby takie lekarstwo stworzyć? Niemożliwe? Niemożliwe? Ty szczurze, mówiłem ci już, że dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Pan jesteś nienormalny. Wynoszę się stąd czym prędzej. Nie potrzebuję już ciebie. Panie, i co teraz zamierzasz? To samo, co do tej pory. Zamierzam stworzyć lekarstwo na samotność. Miał leczyć innych. Teraz sam potrzebuję lekarza. Cóż, życie. Panie, twoja żona. Moja żona? Tak, gdzieś jest coś niedobrego. Leży w salonie. Wyznałem już lekarza. Po co lekarz? Przecież ja ją wyleczę. Max, umieram. Biedna Maria. Bądź spokojna, lekarz zajmie się niebawem. To wszystko twoja wina. Nie bluźnij, Urszulo. Ja wiem, co jej dolega. Tak? A niby skąd? Przecież to oczywiste. Moja kochana małżonka była ostatnio bardzo samotna. Ona usycha jak kwiat bez słońca. Ale ja mam lekarstwo na jej dolegliwości. Bo ja jestem geniuszem. Ty chyba nie masz zamiaru podać jej tej podejrzanej substancji. Oczywiście, że nie. Ja nie. Proszę, przytrzymaj moją siostrę. Panie, jesteś pewien, że... To jest rozkaz! Max, najdroższy, czy będę aniołem? Jesteś zbyt młoda i piękna, bym oddał cię niebiosom. Wypij. Wypij, jeżeli powiesz, że mnie kochasz. Kocham cię, Maria. O Boże! Maksymilianie, co ty zrobiłeś? Panie, ona nie żyje. Ja ją zabiłem. Zabiłem moją Marię. Boże, nie. To nie może być. Nie! Mario! Maksymilianie, już dobrze? Nie, Urszulo. Jeszcze długo nie będzie dobrze. Zrobiłem coś strasznego i wciąż nie mogę w to uwierzyć.
To prawda, jednak twój umysł nie był do końca czysty. Wiem, teraz jestem tego świadom. Opętała mnie żądza stworzenia czegoś za wszelką cenę, ale to nie może być dla mnie usprawiedliwieniem. Rozumiem, że przyznajesz się do popełnienia błędu? Tak, przyznaję się. Nie stworzę czegoś takiego jak lekarstwo na samotność, bo jest to po prostu niemożliwe. Jestem tylko zwykłym człowiekiem, a zachciało mi się zabawy w Boga. Byłem zachłanny i kierowała mną pycha. Byłem po prostu głupcem. I z tego miejsca pragnę wyrazić skruchę i prosić cię o przebaczenie, Urszulo. Czasu nie cofniemy. Co się stało, to się nie odstanie. Rozumiem twój ból i doceniam skruchę. Wybaczam ci, Maksymilianie. Dziękuję. Powiedz mi, co będziesz robił dalej w życiu? Postanowiłem, że resztę mojego życia spędzę w klasztorze i oddam się rozważaniom o charakterze filozoficznym. Co prawda nie przywróci to do życia mojej ukochanej Marii, ale może pozwoli oczyścić mi sumienie, tak, aby w dniu, kiedy przyjdzie na mnie czas, mógł się z nią spotkać znów, w niebie.